Podczas ostatniej rozmowy w Radiu Z Poseł, osoba europoselska Śmiszek zaprezentował swoje otwarte i wolnościowe podejście do swobody wypowiedzi. Zachęcamy do polubienia, subskrypcji, podzielenia się swoją opinią w komentarzu i podania dalej. Dla Ciebie to pikuś, a dla nas ogromna pomoc. Parada Równości, jak pan wie, przeszła w sobotę też ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się m.in. właśnie rozszerzenia przepisów w tej materii i pełnej równości małżeńskiej, ale też tam pojawił się taki baner, który się mocnym echem odbił w sieci. Donaldzie wspaniały, twój rząd obalą pedały. Cytuję. I jak się panu podobają takie zapowiedzi i treści, forma? Panie, to jest, moim zdaniem to się mieści w wolności słowa, w granicach wolności słowa. To jest pewnego rodzaju konwencja akurat na takiej demonstracji. Ja jestem bardzo liberalny, jeśli chodzi o wolność słowa. Jestem bardzo liberalny, jeśli chodzi o... A to nie jest obraźliwe określenie, czy nie należałoby tego ścigać z urzędu? Nie, dlatego, że to trzeba zawsze badać kontekst. Jeśli używane byłoby to przez wrogów środowiska LGBT, to jest inna kwestia, inne spojrzenie prawne. Jeśli to samo osoby LGBT mówią o sobie różne rzeczy. Naprawdę tutaj nie ma potrzeby mieszania się prokuratora czy czynników sądowych w te kwestie. Grzechem byłoby w tym momencie nie przywołać niedawnej sytuacji, która miała miejsce podczas dyskusji w szerszym gronie, gdzie liberalne podejście nie tylko posła Śmiszka, ale i pani redaktor zostało błyskawicznie i brutalnie zweryfikowane. Śmiszek wie, co mówi, bo mąż, żona, pan Biedroń głosował za paktem migracyjnym. Wie pan co, jest pan po prostu kretynem, co więcej, i nie powinien pan występować z trzeciej drogi. Ale jeśli pan próbuje robić sobie kampanię... Nie, do pan Biedroń głosował za. Pani Róża Europejskiego. Z trzeciej drogi. Takimi chamskimi tekstami. Pani Róża tu z trzeciej drogi. Godnym reprezentantem swojego ugrupowania. Panie redaktor, ja się domagam jednego. Ja przychodzę do tego programu, żeby prowadzić normalną rozmowę. Jeśli taki ale jeżeli to panu przeszkadza, wykorzystuje tego typu sytuację, to ja naprawdę... Posłowie lewicy panowie, bo ja rozumiem... Taką to mamy wolność. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.